Dobry wieczór, Weronika Zając, Świat Gwiazd, za nami finał Tańca z Gwiazdami, a wraz ze mną prawie zwycięzcy, czyli Jacek i Michael, witajcie. Cześć, hej. Dzień dobry, witamy. No chłopaki, zeszliście naprawdę bardzo daleko. Jak się z tym czujecie, że już jest po wszystkim, że ta przygoda dobiegła końca? Jest to z jednej strony ulga, z drugiej strony no taka nutka nostalgii i smutku, że coś, co było twoją codziennością przez 3 miesiące, po prostu nagle się kończy z dnia na dzień. Więc chyba tak. A Michael, jak to jest u ciebie? Bo u ciebie przygoda taneczna oczywiście się nie kończy. Już za chwilę irlandzka edycja, ale nie będziesz się widział jednak z Jackiem tak często. Jak to się nie będzie widział? Nie, właśnie. Będziecie się widzieli? Codziennie? Już Jacek jest zaproszony na pierwszego live'a, który będzie 8 stycznia i będziemy się też widzieć w przerwie świątecznej, więc... Czyli to chwila, miesiąc, no. Wiesz, ja mu dam chwilę odpocząć ode mnie, on odpocznie. Będziemy się widzieć niebawem. Słuchajcie, co jest najfajniejsze, a co najtrudniejsze w Tańcu z Gwiazdami? Jakbyście podsumowali tę edycję? Co najfajniejsze jest to, że jakby osoba, która nie tańczy, odkrywa rzeczy, o których o sobie nie wiedziała. Na pewno zdobywa pewne umiejętności, których wcześniej nie miała, albo je doszkala. Wiesz co, w ogóle cała ta przygoda jest naprawdę niesamowitą przygodą i trochę nie wierzyłem w to na samym początku, jeżeli ktoś mówił, że zobaczy, jak to będzie przygoda twojego życia, i rzeczywiście tak się stało, bo wiesz, znalazłem przyjaciela w Michaelu, mamy naprawdę jakby super relacje, nauczyłem się tańczyć, poznałem swoje słabe i mocne strony, na pewno nabrałem większej odwagi i wiesz co, jakby bardzo dużo tego jest. I to jest najfajniejsze. Poznają fantastycznych ludzi, którzy naprawdę zobaczyłem, jak bardzo są otwarci, jak bardzo wspierają jakby nasz udział. Sami uczestnicy i w ogóle ta edycja po prostu też była fantastyczna. Multum osobowości, każdy inny, ale każdy, kto miał coś do powiedzenia i wnosił coś do twojego życia, więc tak naprawdę bardzo, bardzo dużo pozytywnych rzeczy. A co było najtrudniejsze tutaj? Może Michael teraz. Mi się wydaje, że walka z czasem, wiesz, że... To jest to, że od półfinałowych odcinków już musieliśmy przygotować po trzy pokazy, po trzy tańce, a czas jest ten sam. Więc aby każdy z tych tańców był przygotowany profesjonalnie i z jakością taką, jaką my to tworzyliśmy, to potrzebowaliśmy naprawdę ciężkiej pracy. To były 8, 9 do 10 godzin spędzonych na sali. I to jest, wiesz, walka też z ciałem, które czasami już nie chce współpracować z tobą, z głową, która już nie chce łapać więcej kroków, a jednak trzeba przezwyciężać te ciężkie momenty samym ze sobą, ponieważ no, czas biegnie nieubłagalnie i w poniedziałek jest kolejny odcinek, a my jesteśmy powiedzmy w czwartku, a jeszcze nie mamy skończonych choreografii, więc to jest ogromny stres, ogromne wyzwanie, ogrom pracy, walka z czasem, który czeka, dokładnie. Czy uważacie, że swoim udziałem wspólnym tak naprawdę zapoczątkowaliście nową taką epokę i może będzie więcej tych par jednopłciowych? Jak to wygląda? To chcielibyśmy, żeby tak było i mam nadzieję, że właśnie ten nasz udział i to, że doszliśmy tak daleko i to, że jakby widzowie tak dzięki nim doszliśmy do tego finału, jakby otworzy tą drogę dla tych właśnie innych par. I bardzo na to liczymy, że jakby nie tylko Polsat, ale każda inna stacja po prostu za tym pójdzie. Proszę bardzo, jestem wierną fanką, a tu Państwo trzymają tych panów, ja bym chciała autograf. Oczywiście. Przerywki. Na bombce. Będziemy wisieć na drzewku? Najpierw na drzewku charytatywnym, a potem na drzewku wspaniałego darczyńcy. Gdzie? To się nazywa, tu trzeba przebijać się, nie? Pisałeś Michał. Trzeba walczyć swoje, tak jak pewnie, panowie. Że tak. A słuchajcie, co sądzicie o tym? Też pytałam Andrzeja Piasecznego i Iwonę, jakby na przykład teraz dziewczyny dwie zatańczyły. Czy to byłby fajny pomysł? W ogóle fantastyczny pomysł, bo też zupełnie inna energia. No jednak dwóch facetów ma trochę więcej siły, może robić zupełnie inne rzeczy. Wydaje mi się, że dwie kobiety mogłyby pokazać się jakby też zupełnie tą inną stronę, bardziej delikatną, sensualną. Tak. Także to by było też niesamowite widowisko. I też to nie jest nic nowego, ponieważ i w Wielkiej Brytanii w edycji Tańca z Gwiazdami już od 3 sezonów jest para damsko-damska, para męsko-męska.
i nikt nie widzi w tym nic nadzwyczajnego. Ludzie się wzajemnie wspierają i jest to fantastyczne show. No. A propos jeszcze kobiet, czy po ostatnim apelu Jacka pisze do ciebie więcej kobiet? Bo pamiętam, że była jakaś wypowiedź, że mężczyźni... Tak, mam strasznie dużo nieodczytanych wiadomości, ponieważ przed finałem mieliśmy mnóstwo pracy, więc zerknę. I odpiszę. I odpiszę, tak jest. Kochani, na koniec czego mogę wam życzyć? No, Michaelowi przede wszystkim, żeby się szybciej regenerował, żeby naprawdę dotarł do Irlandii w jednym kawałku. No i żeby przede wszystkim znalazł, wiesz co, no super partnera / partnerkę, bo nie wiadomo z kim zatańczy. I żeby mu ta droga była łatwiejsza niż ze mną na początku. A może historia się powtórzy i będziesz miał też partnera właśnie w tej jednej. Nie mam pojęcia, bo ponieważ produkcja... No ja nie wiem, czy ja wtedy nie będę zazdrosny. Tak, tutaj, dokładnie. A ja nie wiem, czy bym chciał stańczyć z innym facetem po Jacku. Tobie, Majka, oczywiście życzę, żebyś był w formie, żebyś był radosny. Wspaniale się ruszasz, wspaniale się to ogląda i wspaniale oglądało się was. A Jacku, tobie czego mam życzyć? Odpoczynku. No i nowych wyzwań, które czekają gdzieś tam. Niech czekają i żebyś spełnił swoje wszystkie super marzenia. Dzięki Dziękuję wielkie. Wam bardzo. Dzięki. Dziękuję.